Prawda jest taka, że akurat Platforma z PiS-em niewiele się od siebie różnią nominalnie, jeśli chodzi o to, co proponują. Oni się licytują na to, na te proinflacyjne projekty. Wszystko na to wskazuje, że generalnie to jest tylko i wyłącznie kwestia jakichś drobnych, kosmetycznych różnic. Więc może się okazać, że po wyborach czeka nas po prostu wielka koalicja dawnych przyjaciół z 2005 roku. To nie jest takie nie do pomyślenia. Czyli natomiast ten popis, tak? Za który wiele osób w 2005 roku tęskniło. Jeśli żadna z tych stron nie będzie chciała realizować programu Konfederacji, no to tak na to będzie to wskazywało. Prawda jest taka, że żadna z tych stron nie jest na to gotowa. Nie jest gotowa na to, aby upraszczać podatki, żeby brać pod uwagę asertywne podejście wobec Unii Europejskiej, wobec tych kamieni milowych, wobec tych wszystkich rzeczy, które dławią polską gospodarkę, tych szaleństw ideologicznych, jak tam zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 35 roku, likwidacja kopalń. Wszystkie te rzeczy to są fanaberie Brukseli, które tutaj ochoczo realizowała i Platforma wcześniej, i teraz realizuje PiS.